Nasz skład na tą chwilę liczy 12 zawodniczek, mamy dwie libero w składzie. Szukamy nadal zawodniczki na pozycję atakującą. Obecnie w treningach uczestniczy 10 zawodniczek, dlatego że Weronika Wołodko i Natalia Murek są na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Skład jest młody, perspektywiczny, zbudowany z zawodniczek, które mają swoje możliwości, jeszcze mogą dużo powiedzieć, pokazać w tej lidze, więc jakby ja nie mogę tu zmieniać swojej filozofii trenerskiej, duży nacisk kładziemy na rozwój zawodniczek i tak też tutaj obiecałem zawodniczkom, jak przychodzimy tutaj do Wrocławia w tym sezonie, że będziemy dużo pracować, do dużej ilości treningów, co przy młodym zespole jest strasznie istotne, bo możemy się rozwijać i możemy być każdego dnia lepsi. Przygotowania podzieliliśmy na dwa takie etapy. Od początku sierpnia pracujemy przez pierwsze 3 tygodnie sierpnia. W czasie tych treningów kładziemy duży nacisk na pracę indywidualną w siłowni i w hali. Więc wykonujemy mało ćwiczeń zespołowych, w zasadzie mamy świetny czas, żeby poznać zawodniczki i dużo pracować indywidualnie nad ich techniką. Później w ostatnim tygodniu sierpnia dziewczyny dostaną wolne, mogą się rozjechać do swoich domów, jeszcze trochę odpocząć, nabrać trochę siły. I na początku września rozpoczynamy drugi etap przygotowań, taki właściwy etap przygotowań do sezonu. Przez te 8 tygodni do pierwszego meczu będziemy pracowali bardziej zespołowo. Po 4 tygodniach od rozpoczęcia tych przygotowań od września zaczniemy grać pierwsze mecze sparingowe i turnieje.